Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Graba i witam na moim nowym kanale, który nosi nazwę Graba Gra YouTube, chociaż to właściwie nie jest YouTube, a tylko literki Y oraz T, także Graba Gra YT, czy jak to wymawiać, wiecie w każdym razie o co chodzi. Nagrywam ten filmik, bo to jest moja, że tak powiem, nowa, ale właściwie stara działalność. Jak wiecie, poprzedni kanał został usunięty, do tej sprawy już nie chcę wracać, ale powiem wam, co tutaj będzie na kanale i parę jakichś takich podstawowych informacji. Po pierwsze, na razie nie wracam do streamowania, także skupię się tutaj na YouTubie i to będzie moja główna działalność. I co tutaj na tym kanale będzie się pojawiało? Na pewno będzie regularnie, mam nadzieję regularnie, Dota 2, na pewno będzie League of Legends. Tych dwóch pozycji jestem pewien, postaram się coś fajnego z nimi wymyśleć. Będzie też na pewno FIFA 13, przynajmniej przez jakiś czas. Na razie wydaje mi się, że to może być dość fajna opcja, szczególnie że FIFA oferuje dużo fajnych rzeczy do gry przez sieć, także myślę, że grywalność, żywotność tej gry będzie dość spora. A tutaj na przykład Ultimate Team, czyli taka, powiedzmy, futbolowa karcianka kolekcjonerska, to całkiem fajnie się zapowiada. Może być dość fajne, jakieś sezony online, mecze online, jeżeli dużo widzów będzie miało FIFA, myślę, że jakieś mistrzostwa będziemy sobie organizować itp. itd. To wszystko na YouTubie będzie lądowało, także myślę, że to może być dość fajna propozycja dla was. Także to na pewno. Co jeszcze? Tego nie wiem. Zobaczymy jeszcze do końca, co tutaj będzie się pojawiało. Jakieś tam swoje pomysły mam, nie będę o tym na razie mówił. Tych trzech tytułów właściwie możecie być pewni. Zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Kolejna sprawa. Słuchajcie, będę dość mocno otwarty na współpracę z wami. To znaczy, możecie do mnie pisać na adres, który tutaj niżej gdzieś się pojawia, czyli kontakt.grabagrama@gmail.pl. Tam możecie się ze mną kontaktować, jeżeli będziecie mieli do mnie jakieś pytania, problemy czy coś, albo odnośnie właśnie tej wspomnianej przeze mnie otwartości na widzów, ponieważ będę chciał z wami również nagrywać jakieś materiały. Także jeżeli macie jakieś ciekawe propozycje, chcielibyście coś ze mną ponagrywać, to proszę was, piszcie do mnie, tylko też taka mała uwaga do was, żebyście nie marnowali i swojego, i mojego czasu. Nie piszcie czy nie wysyłajcie, bo by mi zależało, żebyście robili to w formie wideo, wysłali mi wideo na przykład, w którym byście mi powiedzieli, co chcecie robić, jak, dlaczego itp. itd. Ja przy okazji posłucham was, będę wiedział, z kim mam do czynienia. Nie róbcie tego tak na odwał, coś, nie wiem, tego typu. Siema, Graba, jestem Picek. Ja bym z tobą bardzo chciał coś ponagrywać we dwójkę, bo ja bardzo fajnie tutaj mam swój kanał też, mam tam dużo, 5 filmików i 5 filmików to jest z bardzo fajnej gry, nie wiem czy znasz Minecraft, i ja bym chciał z tobą zagrać. Ja nie wiem, co tam byśmy mogli coś wymyśleć fajnego, ja tam się nie znam, ale ja bym chciał i możemy tutaj pozbierać drewno sobie gdzieś tutaj od liście jakieś i to fajna gra. I ty byś coś tam wymyślił jeszcze, byśmy porobili razem, ja nie wiem, bo ja bym chciał bardzo, ale tak nie mam pomysłu, ale myślę, żeby by było bardzo fajnie. Jeszcze jest mój kolega Wojtek, on też ma 13 lat i o Jezu, spadłem. I też by pewnie chciał ponagrywać i on też ma kanał, ale on jest o wiele lepszy, ma 10 filmów. I jeden nawet jest z poradnik do Minecrafta, jak pierwszą noc przetrwać. A może poradniki byśmy nakręcili, ale ja nie wiem, co byś chciał. To zaproponuj i napisz do mnie i nagram z tobą chętnie. Pa! Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu, żeby pisać krótko, zwięźle i na temat co, gdzie, dlaczego. No nie rozpisywać się po kilka wiadomości, bo to też jest bez sensu. I mówię, w formie wideo by było bardzo miło. To nie musi być jakieś tam specjalne wideo, może być tylko takie, jakaś tapetka i wasz głos, żebym ja słyszał po prostu, z kim rozmawiam, bo wtedy wiem, czy ta osoba się nada też generalnie jakoś do tych filmików.
Także bym prosił o to kontaktować się na ten mail podany niżej. Będę tam regularnie go sprawdzał i starał się odpowiadać na wszystko. Oczywiście możecie też pisać do mnie na Skype'ie. No i Facebook też pozostaje ten sam. A co to Skype'a? To chyba stworzę jakiś nowy. Chyba stworzę nowy jakiś, ale to będę informował jak coś na bieżąco, także... Także tyle. Co tutaj jeszcze? Aha, możecie też mi zaproponować jakieś serie, może macie pomysł na coś fajnego, może coś byście chcieli oglądać, jakieś stare gry, tak jak kiedyś mówiłem, z jakichś tam emulatorów starych, czy coś takiego, albo ogólnie stare gry pecetowe. Ja będę coś tam starał się sam wymyślić, jakiś content, ale jeżeli macie jakieś sugestie, to oczywiście wszystko to jest mile widziane. No i myślę, że to będzie wszystko, jeżeli chodzi o podstawowe informacje, także no, pozostaje mi tylko zachęcić Was do oglądania. Zobaczymy, taki będzie świeży start właściwie, będę wiedział też na czym stoję. Ciekawe, ile czasu zajmie nam dobicie do tego poziomu, który mieliśmy na tamtym kanale. Aha, jeszcze odnośnie, tak rozmawiając o tamtym kanale, bardzo możliwe, że będę robił dalej akcję Daj Szansę. Miałem już kilka pomysłów, ewentualnie jak ją inaczej przeprowadzić, także zobaczymy, może coś takiego będzie miało miejsce. Szczegółowy nie dam. Jeżeli odnośnie tej akcji też macie jakieś sugestie, czy jeżeli byście chcieli, żeby ta akcja po prostu była w taki czy w inny sposób, to również piszcie w komentarzach i informujcie mnie, jakie jest Wasze stanowisko odnośnie tego. No dobra, nic. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, będziemy tutaj razem tworzyć coś fajnego. No i pierwsze filmiki już wkrótce. Także trzymajcie się, dzięki bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!